Nazywam się Łukasz Wojnacki. To jest mój wspólnik Piotr Kwiecień. Prowadzimy razem firmę. Nasza firma zajmuje się głównie dystrybucją metali szlachetnych. Kładziemy też nacisk na aspekt edukacyjny. Staramy się pokazywać kontekst metali szlachetnych w systemach monetarnych na przestrzeni wieków. Z obserwacji, która polega na tym, że dostrzegamy, że branża metali szlachetnych w Polsce się rozwija. Nam obu zależy na tym, aby tak naprawdę edukować inwestorów. W mojej ocenie była to taka próba wybrania tych najczęściej pojawiających się pytań, które zadają nam klienci i odpowiedzenia na te pytania właśnie w tej formie. Zaznajomić ludzi z wiedzą związaną z rynkiem metali szlachetnych, dlatego że tej wiedzy po prostu nie ma. Nie ma jej na aulach akademickich, nie ma jej w zasadzie dostępnej. No działa. Gdyby nie działał, najprawdopodobniej nie bywalibyśmy regularnie tutaj w studiu Social Cube. I musimy powiedzieć, że rzeczywiście robota jest dobrze wykonywana, więc nie tylko od strony technicznej, ale również od strony merytorycznej. Dlatego my dzięki temu możemy dalej edukować i możemy jednoznacznie stwierdzić, tak, działa. No działa, tak. Ja też potwierdzam, działa, a opinię swoją opieram na tym, co słyszę po prostu od osób, z którymi spotykam się codziennie, które w dużej części powołują się na to, iż znają nas właśnie z kanału YouTube, dzięki tym materiałom, które wspólnie z Wami realizujemy. Odniosę się też do tego, co mnie ujęło, to jest właśnie ten poziom profesjonalizmu i dbałość o detale. Mnóstwo osób przygotowuje materiały wideo, publikuje je, natomiast no, widzimy i słyszymy od naszych klientów, że poziom tych materiałów ma znaczenie. Także nie żebym był przeciwnikiem nagrywania czegoś telefonem, ale no, w pewnych obszarach pewien poziom profesjonalizmu jest mi wiedzy. Social Cube Studio.